Cześć, witam Was serdecznie. Kate with me z Londynu tym razem, jak wiecie. A dzisiaj chciałam taką zrobić luźną pogadankę, bo długo mnie tutaj nie było z tego powodu, że uczestniczyłam w kursie FCE tutaj w Londynie, w takim kursie, można powiedzieć, który ukierunkowuje na ten egzamin, ale nie o tym mowa, bo będę mówić właśnie jak długi jest ten egzamin, gdzie musiałam dojechać, bo z tego co wiem w Londynie jest chyba kilka miejsc, nie wiem dokładnie ile, ale i oczywiście są wyznaczone, wiecie, terminy, w których możecie zdawać te egzaminy, więc ja 23 marca zdawałam właśnie ten egzamin. Będę tutaj się posiłkowała moim podręcznikiem, bo nie pamiętam dokładnie, jak to godzinowo wyglądało, ale już Wam powiem. Tak, że ja od, więc u mnie w szkole po prostu poinformowałam tam nauczyciela, no bo nie ma takiego obowiązku, że po tych 3 miesiącach tego uczestniczenia tego kursu, bo ten kurs zaczynał się od 7 do 22, od 7 January do 22 marca. A 23 właśnie był egzamin. Chyba jeden u nas classmate wziął chyba 7-8 marzec, więc też można było wcześniej po prostu wziąć. I no oczywiście nie musisz uczestniczyć w tym kursie, tak? Więc ja poszłam na recepcję i powiedziałam, że chcę, żeby mi po prostu zapisali. Koszt tutaj, nie wiem jak z Polski to wychodzi, ale tutaj mnie to kosztowało 140 funtów. Oczywiście, jeżeli nie zdacie, to pieniądze przepadają. Tak, więc ja musiałam się zstawić tego 23 marca. Już Wam mówię, gdzie. Bo dostałam taką, można powiedzieć, taki wydruk z mojej szkoły, na której miałam napisane, co w jakiej godzinie po prostu mam, co można, co nie można, tak jakby ubrać i nie można zastawiać twarzy. Jeżeli to jest Twoja religijna na przykład sprawa, no to jest inna sprawa, że nie może, oczywiście nie mogą być telefony na sali, tam gdzie zdajesz. I to była tylko sala komputerowa. No i ja udałam się na miejsce, już Wam powiem, Hammersmith Campus. Tak to się nazywało. O. Mhm. Jeżeli chodzi o dojazd, jest super. Jeżeli macie, bym powiedziała, tutaj dysponujecie, znaczy poruszacie się tutaj Tube Station, to Piccadilly Line, no linia jest najlepsza, można powiedzieć, bo tutaj Baron's Court bezpośrednio po prostu tylko przeszłam, to było za rogiem, przeszłam na drugą stronę i od razu ten kampus był. I w tym kampusie, jak to wszystko wyglądało? Więc ja weszłam do tego kampusu, początkowo no widziałam, że ludzie też coś szukają, więc nie było to super zaznaczone, ale można było się domyślić, że to jest ten kampus i to są te drzwi. Były kartki wywieszone, że jeżeli ktoś zdaje IELTS, to tutaj proszę czekać, była recepcja, więc tam każdy podchodził i pytał i ten recepcjonista mówił, że trzeba chwilę poczekać, bo ja, słuchajcie, tutaj mi było napisane, że musicie być 30 minut wcześniej. Ja, z tego co mi się pamięta, ja byłam już o 8, bo o 9 miałam już pierwszy egzamin. Więc i tam były różne osoby, bo tam były, tak jak mówię, IELTS, później ten Advance też z Cambridge'a, First i nie wiem, czy jeszcze jakieś były, czy TOEFL tam było, nie wiem. I tak. I później to tak wyglądało, że pani wołała do jakiego egzaminu. Na mój egzamin, ten pierwszy FCE, było nieduża grupa osób, więc nie wiem, tak z 10, z 12 wydaje mi się, że to tego dnia właśnie osoby zdawały.
I pani po prostu sprawdzała moje ID, czy się zgadza właśnie z imieniem i nazwiskiem, i musiałam się podpisać. No i uzbierała się, załóżmy tam 3-4 osoby się uzbierały i ona po prostu mnie prowadziła do kampusu, no bo kampus to jest takie dosyć większe miejsce. I powiedziała, że tutaj są te, wiecie, takie szafki, te gloki, możecie sobie włożyć swoje rzeczy i po prostu... Aha, i co jeszcze najważniejsze powiedziała, jeżeli chodzi o telefon, jak zaczniecie telefon, jak zaczniecie egzamin, musicie oddać telefon tej pani, oni mieli taki boks przyszykowany, co było napisane FONS i powiedziała, że oddamy przed egzaminem ustnym. Więc ona zbierała wszystkie telefony. No oczywiście tak, no nigdy nie masz pewności, czy ona nie ma nigdy pewności, czy macie ten drugi zapasowy telefon, ale tak to tutaj wszystko wyglądało. Co jeszcze? Ja zapytałam, bo ja miałam wodę z Eden, chyba to się Eden nazywa ta woda i wiecie, miała taką zwykłą etykietkę i pani powiedziała, okej, możesz wziąć, ale musisz tą etykietkę zdjąć. Jeżeli ktoś miał, bo widziałam, że dziewczyna miała butelkę jakąś plastikową wody o kolorze żółtej, to powiedziała, że nie może, musi być przezroczysta. Więc tak. Egzamin rozpoczęliśmy o godzinie 9, więc tak może chyba za 5, za 7 wpuszczała do sali. Tak to wyglądało, że każdy, słuchajcie, miał swoje stanowisko, tak można powiedzieć, komputerowe, bo to była sala komputerowa. I każdy miał tak jakby te przegrody komputerowe właśnie były... No wiecie, tak odseparowany każdy był po prostu od tych komputerów. Monitor był dosyć spory, myszka, no oczywiście klawiatura. Co tam, no więc ja miałam tą wodę. Ileż po prostu każdy miał swoje stanowisko już przypisane, gdzie ma usiąść, więc było wiadomo, że na przykład moje stanowisko chyba było 6, i bo tam była kartka, moje imię, nazwisko i był napisane, że podejmuje się tego i tego testu. Pani na początku oczywiście tego testu powiedziała wszystkie reguły, rules, że jeżeli masz jakieś pytanie, to musisz rękę do góry, po prostu nie można mówić, tak? Nie można poglądać, jeżeli będziesz oszukiwać. Jeżeli... Tam takie, wiecie, takie najważniejsze, bym powiedziała, reguły, tak? To nie było nic skomplikowanego. I słuchajcie, był pierwszy reading, który tutaj był godzinę 15. Jeszcze sprawdzę, żeby wam powiedzieć. A, gdzie to jest? Słuchajcie, godzinę 15, no. Tak, godzinę 15. I ten reading składał się również z części gramatycznej, bo na Cambridge'u jest część gramatyczna. Nie pamiętam dokładnie, co tam było, ale musicie uzupełnić pola, które po prostu są brakujące. Macie w innym ćwiczeniu, musicie sami wymyśleć na przykład w jednym, czyli na przykład to, the, if i takie różne, bo musicie kreatywnie, bym powiedziała, myśleć w stosunku, co tam jest napisane. Później było napisane, że trzeba odpowiednio, na przykład było successful, albo było, wiecie, jakiś chyba rzeczowy przymiotnik. I musieliście dopasować odpowiednią formą i w odpowiednie miejsce również luki. Później też była forma gramatyczna, czyli różnie było. Musieliście się domyślić, czy to jest, nie wiem, I wish, że musicie dopasować,
czy był czasownik i musieliście, nie wiem, report speech zrobić. Więc były formy gramatyczne, które obowiązują właśnie w FCE. I później były bodajże, nie pamiętam dokładnie, ale były trzy takie, można powiedzieć, bardziej spore readingi. W jedno były chyba kawałki, nie wiem, cztery czy pięć różnych kawałków tekstu i trzeba było dopasować po prostu i tam było kto co powiedział w tym tekście. Później były też luki i zdania były z prawej strony, które chyba było, te zdania były, było ich siedem. Tak, tak mi się wydaje, może tylko było sześć do uzupełnienia, więc zawsze jest tam jedno więcej. Trzeba było przeciągnąć, bo to wszystko na komputerze. No i ostatni tekst, no to było, musieliście zaznaczyć po prostu jak ABCD w tekście, jak po prostu to wygląda. Więc to szczerze, chyba wiem, że wszyscy mają obawy co do readingu, bo jest godzina 15 i dosyć tego sporo jest, bo wydaje mi się, że to było 53, tak jakby można powiedzieć, te zakładki różne, więc tego było dosyć sporo. No i tak, no i po godzinie 15 ta pani prowadząca, bo była też druga, która siedziała i przyglądała się, która nic wprawdzie nie robiła, powiedziała, że jest 5 minut przerwy, więc słuchajcie, no przerwy są bardzo, bardzo krótkie. Więc ktoś wyszedł do toalety albo napił się wody, no i od razu wracacie i później również ona przypomina, jakie są reguły i jest writing, tak, czyli piszecie. I też, aha, jeszcze nie powiedziałam Wam, że na początku komputera, no to taka mniejsza rzecz, jak przystępujecie do, w ogóle do egzaminu, to ona mówi po kolei, bo tam są pytania w stylu, ile masz lat, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy kiedykolwiek przystępowałeś do egzaminu, czy również... Czy na przykład uczęszczałeś na jakiś kurs i były takie, można powiedzieć, ankietowe pytania wstępne. Wracając do drugiej części, która, słuchajcie, trwa godzinę 20 i w ciągu godziny 20 musicie napisać dwa, bym powiedziała, writingi. I tak, pierwsza część jest pewna, i zazwyczaj jest to esej. I słuchajcie, to już było w sumie dwa tygodnie temu. I tak myślę, co ja miałam tam do pisania. Więc no tak, no nie pamiętam dokładnie, jaki był topik tego. Ale słuchajcie, trzeba najlepiej sobie podzielić ten czas na pół. Czyli ja sobie tak podzieliłam, że wiedziałam, że 40 minut, bo tam nie było napisane, wiecie, godzina 1.20, tylko 80, tak właśnie, żebyście wiedzieli minutowo, ile to wygląda, więc odlicza Wam czas. I jak jest 10 minut do końca, tak jak zaświeci się na czerwono, 5 minut do końca, więc to jest fajne. No i wy musicie tam chyba napisać, słuchajcie, to było od 140 do 190 słów, jakoś tak. I piszecie ten pierwszy, ten esej, tak? Więc trzeba te reguły zastosować, że też, żeby nie contraction nie zastosować. No jak mi nauczyciel mówi, należy prosto przekazać informacje, nie ma co też wymyślać nie wiadomo czego, bo ważne jest, żeby odpowiedzieć właśnie na te trzy pytania, które zazwyczaj są, do skupić się na odpowiedziach i później na przykład na conclusion. A jak ktoś, nie wiem, zacznie, wiecie, tak wymyślnie pisać, a później nie odpowie na pytanie, to tak, po prostu to nie będzie zaliczone. Więc tu trzeba się skupić po prostu na prostocie, na, bym powiedziała, iluś słów, oczywiście jak najbardziej gramatycznie, no bo to też, ale to jest kolejna część, żeby przekaz informacji był prosty. I później druga część, też jak dałam next, to macie do wyboru, nie pamiętam, czy 4 czy 5. Ja wybrałam tutaj chyba articles,
I słuchajcie, miałam tam, to pamiętam, o pieniądzach było money, money, money. I musiałam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie potrzebują pieniędzy. No to słuchajcie, tam napisałam, że dlaczego? Bo potrzebują jeść, potrzebują żyć, potrzebują do rozwoju. No i tak dalej opisujecie. Aha, co jest jeszcze fajne, że komputer po prostu liczy Wam ilość słów, więc nie musicie, wiecie, liczyć jak na kartce papieru po prostu ile jest słów. Później miałam następny task, trzeba było napisać, jak pieniądze zmieniają ludzi, więc to też trzeba było odpowiedzieć. I co jeszcze? No i piszecie conclusion, swoje conclusion. Nie pamiętam, czy tam jeszcze trzecie było, czy w ogóle. A w artikuł to chyba trzeba było coś takiego, można z wykrzyknikami, coś śmiesznego napisać, więc to już tutaj była taka dobrowolność do pisania. Okej, okay, no i słuchajcie, po tej godzinie 20 znowu było 10 minut przerwy. Więc czas przerwy były krótkie naprawdę i naprawdę ten egzamin, sorry, był męczący. I później właśnie był listening i babka zrobiła chyba nam 40 minut, 10 minut przerwy, no to każdy się tam coś napił, nie wiem, przegryzł. I z powrotem wracacie na salę. Ona oczywiście to jest, słuchajcie, super oficjalnie, sprawdzając znowu jeszcze ID, czy to ty, to ty. Za każdym razem ona wiedziała, że to jest mała grupa, ale mimo to musiała wszystko to sprawdzać. No i macie listening. Listening trwa, tak jak mówię, 40 minut i tam jest chyba 4 party. W jednym... Jak macie słuchawki, na początku dostosowujecie volume, głośność. Tak to wygląda, że jak już tam naciśniecie start, bo wszyscy w tym samym momencie, ta babeczka mówi, naciśniecie start i wszyscy, można powiedzieć, w tym samym momencie zaczynają. I jak po prostu ten lektor po prostu tam mówią w tej sekretarce, to tak wygląda, że jest ciągłość, więc jest jedna część, powtarzają drugi raz i od razu przechodzą, więc musicie sobie sami na dole po prostu tam przeskakiwać, bym powiedziała, następną część. Później jest chyba na uzupełnienie luk. Wszystko jest zazwyczaj to samo, znaczy to samo, jeżeli chodzi o jakie ćwiczenie jest, czyli jedno jest na ABC, później jest na luki, później chyba jest ciągłość jakiegoś przemówienia, chyba co trwa 15-20 minut i później też macie ABCD, więc sami musicie się z tym znaleźć. Więc tu było po listeningu, było męczące to, było bardzo, bardzo męczące. No i później po listeningu babeczka powiedziała, że wisi kartka, każdy żeby sobie sprawdził, w której godzinie ma właśnie speaking. Ja miałam, jakoś to była za godzinę 20, ale powiedziała, że musicie być 20 minut wcześniej, więc tak naprawdę miałam godzinę na zjedzenie, zregenerowanie się, ale słuchajcie, to było sporo męczące, więc zjadłam, no i później czekanie, później widziałam właśnie jaki taki starszy pan z starszą panią i to byli egzaminatorzy, weszli właśnie do pokoju obok i właśnie ta babeczka nasza wprowadzała go do tego pokoju i on wszystkich egzaminował, więc jesteście oczywiście z parą. Ja byłam moją Maj, moją Japonką, którą byłam w grupie, więc fajnie się złożyło, że nie byłam z nikim obcym, tylko byłam z dziewczyną z mojej grupy w szkole. Oczywiście musicie wiedzieć, że tutaj nie ma tak. Tu wszyscy ludzie z całego świata przyjeżdżają, z różnych miejsc, nie wiecie, kim będziecie w parze, absolutnie nie wiecie. No więc tak, jak to wyglądało? Więc weszliśmy, był już czas, weszliśmy na speaking. Speaking, słuchajcie, trwa 14 minut.
Tak około 14 minut. Faktycznie egzaminator pierwsze co załącza, słuchajcie, licznik, stoper i mówi hello, hello, jestem tak i tak, będę Was egzaminował, tutaj jest Pani, która będzie wszystko notowała. Aha, na początku mówi, czy mogę prosić Wasze, wiecie, takie kartki po prostu, które dała nam wcześniej ta nasza babeczka. I ona po prostu wszystko tam zaznaczała, jak po prostu przebiegała cała ta rozmowa. Pierwsze co miałam? Miałam zadanie pytania, skąd jestem? Byłam przygotowana na przeliterowanie mojego imienia. Nie było tego. Było tylko skąd jestem, ona skąd jest. Później było, co mnie, co najbardziej lubię w Londynie. No pytania również powtarzają się mniej więcej, ale wiecie, to jest, musicie być spontanicznie płynni, więc tak fajnie to najlepiej zrobić. Co lubię najbardziej w Londynie? I później jeszcze też były dwa kolejne pytania, ale słuchajcie, już nie pamiętam, jakbym na świeżo nagrywała, to bym po prostu to pamiętała. I to tak wyglądało, że później oczywiście jest ten obrazek, więc pierwsze co, ja musiałam porównać dwa obrazki i słuchajcie, w obrazku pamiętam co miałam. Pierwszy obrazek miałam taką parę, chłopca i dziewczynę, parę, która była gdzieś w lesie, na jakimś po prostu przy ognisku i przy, wiecie, przy wodzie. A druga była jakaś babeczka, która pracowała w biurze po nocach na komputerze. I ja miałam pytanie, pamiętajcie, odpowiedź na pytanie. Musicie, oczywiście nie spędzacie długo czasu na odpowiadanie po prostu, na opisywanie po prostu tego rysunku, ale ważne jest odpowiedzieć na pytanie. Więc krótko mówię, co jest na pierwszym rysunku, więc widzę, nie wiem, parę, która siedzi w lesie z naturą i spędza miło czas, a druga, która ciężko pracuje, bo jest przy komputerze. A moje pytanie było, jak każda z tych osób po prostu enjoy your time, them time. I pierwsze co też odpowiedziałam, że lubią spędzać pewnie z naturą, razem przy powietrzu, a tamta lubi, nie wiem, wiecie, sukces w pracy, czy tam po prostu chce promotion dostać, więc coś tam możecie odpowiedzieć. I później zazwyczaj, jak mam te dwa obrazki, to ta druga osoba dostaje pytanie i chyba dostała pytanie, Maj, to pamiętam, czy lubi pracować po nocy. Więc takie troszeczkę connection with my pictures to było. Później ona dostaje obrazki, później ja dostaję też takie pytanie. Później też są takie zwykłe pytania. I to słuchajcie, szybko mija, bo to jest 14 minut. Najlepiej mówić do momentu, kiedy egzaminator Wam nie przerwie, chyba że macie po prostu jakąś taką kwintesencję tego i powiedzieć. I on mówi wtedy dziękuję, jest dziękuję. Tak to wyglądało, zajęło mi to 23 minuty Wam, żeby opowiedzieć. Sorry, że to nie jest składne. Ale to już jakiś czas w sumie minęło, zbierałam się do tego jakoś sporo, ale słuchajcie, na internecie, jak piszecie po angielsku FCE, widziałam, jak chcecie, to Wam podlinkuję tam na dole, bo widziałam właśnie z Cambridge'a, gdzie są takie jakby dwie osoby, które tą konwersację prowadzą, tylko tą konwersację. Egzamin, co mogę powiedzieć, jest naprawdę wyczerpujący, bo jest, macie tylko 5-10 minut przerwy, tam godzinka jest, ale jest, to jest praktycznie 5-6 godzin spędzenia w sali, jak nie więcej, w zależności od osób, bo tu nawet na liście mam napisane, że może to zająć do 7, więc jeżeli dużo osób jest, to może zająć to do 7. I co jeszcze?
No, reading był. Nie jest to takie proste, jak się wydaje, chyba że zależy po prostu, oczywiście, jaki kto ma poziom angielskiego, ale postanowiłam podejść do tego mimo wszystko. I tutaj jest fajne, że nie ma ograniczeń, i ja poznałam wiele ludzi, którzy podejmują egzaminy kilkakrotnie, nie krępują się, jeżeli chcą coś osiągnąć. Dla mnie ten egzamin jest tylko i wyłącznie dla mnie, ja go nie potrzebuję do niczego. Wiele osób, co na przykład rozmawiałam z Hiszpanii czy z Włoch, pytałam się, po co im to, bo byłam zaskoczona, bo byli tak jak w moim wieku. Powiedzieli, że potrzebują na przykład w ich kraju, żeby dostać lepszą pracę, to potrzebują tego egzaminu. Więc chyba warto mieć taki też dokument, po prostu taki, który potwierdza. A co jeszcze powiedziałam, żeby zdać ten egzamin, trzeba mieć 60%. Wiem, że wyciągają średnią z każdego tego czytania, pisania, i później jest średnia, więc średnia powinna być 60%. I kiedy dostajecie, słuchajcie, kiedy dostajecie rezultaty. Więc rezultaty, wygląda to tak, że babeczka rozdaje kartki, każdy tam ma swój login i ma swój PIN, po czym jest napisane online result available, i ja miałam napisane od 2 do 3 tygodni czekacie. Więc dosyć sporo, ja piszę, że certyfikat i że można odebrać 30 kwietnia, więc sporo się czeka na wszystko. Jeszcze co jedno wiem, co się dowiedziałam, że Cambridge podobno jest na całe życie, a na przykład TOEFL, nie wiem jak IELTS, ale TOEFL jest tylko chyba na 2 lata, więc tak, myślę, że powiedziałam, co chciałam powiedzieć, że pomogłam Wam troszeczkę. Warto ryzykować. Wiem, że ten egzamin jest drogi, bo jest 140 funtów. Nie wiem, jak wychodzi w Polsce, bo może muszą wysłać gdzieś coś, czy jest droższy. Ale myślę, że należy po prostu, jeżeli ktoś chce coś osiągnąć, jeżeli chcecie osiągnąć, nie należy przejmować się zbytnio, po prostu, że jak nie zdacie, to co, świat się zwali. Nie, to zdacie na następny raz, nic się nie stanie. No, więc tak, i pozdrawiam Was ciepło i zapraszam do następnych moich filmików. Cześć!